Dziś pierwsza tura wyborów. Jeżeli nie przyniesie wszystkich rozstrzygnięć, drugą zaplanowano za 2 tygodnie, 18 czerwca. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 141 w budynku przy ulicy Parkowej 23 w Warszawie. Tu przed południem głosował premier Mieczysław Rakowski wraz z małżonką Elżbietą Kępińską. Tuż przed budynkiem premiera oczekiwali już dziennikarze. Jaką fazę otwierają te wybory? No, powinny otworzyć właśnie fazę współdziałania, współpracy pomiędzy opozycją i naszym obozem, obozem koalicyjnym. Współpracy, która może mieć charakter bardzo szeroki, a może być także limitowana przez interesy obu stron. Ja mówiłem wczoraj o tej współpracy, mając na myśli jednoczenie wysiłków celem usuwania życia społeczno-gospodarczego Polski wszystkich tych zjawisk, które utrudniają wyjście na prostą. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 40 przy ulicy Gubinowskiej. Tu głosował m.in. Alfred Miodowicz. Znowu jest kolejka, prawda? Stanęły w kolejce do wyborów. I to bardzo dobrze. Poza tym, tak po okrągłym stole, to jest pierwsza rzecz, którą żeśmy rzeczywiście wykonali. Doszliśmy do demokratycznych wyborów. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że następne będą w pełni wolne, za czym OPZZ optował już przy okrągłym stole. Przewodniczący NSZZ Solidarność Lech Wałęsa wraz z małżonką Danutą i najstarszym synem Bogdanem głosował o 10 w lokalu wyborczym w Gdańsku Oliwie przy ulicy Barzyńskiego. Pierwszy raz głosował pan, tak? Tak. Czy kreśli pan tak samo jak tato i mama? Nie, całkowicie po swojemu. Nie było żadnych uzgodnień w rodzinie? Nie, tam tata mi powiedział oczywiście, co mam kreślić, a ja zanalizowałem i sam skreśliłem po swojemu dokładnie. Czyli ma pan swoje typy? Tak, tak. Bo parę osób mnie uraziło, parę osób zdobyło moją sympatię, także... Co pan teraz robi? Szkoła? Właśnie skończyłem liceum, maturę zrobiłem. Będę studiował. Będę się próbował dostać na ekonomię, na transport morski. Jednostka radiotechniczna Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wybory trzeba było pogodzić z bojowym dyżurem. Przy urnie zameldowali się wszyscy i to jeszcze przed obiadem. Głosowałem na ludzi, do których mam pełne zaufanie. No i myślę, że będą reprezentowali oni właśnie nasze interesy, ludzi młodych. Wraz z członkami komisji wyborczej dyżur pełni tutaj mąż zaufania. Kogo pan reprezentuje? Komitet Obywatelski Solidarność, Starsze Szeregowe Bardelskie. A jak przebiegają wybory? Prawidłowo, zgodnie z ordynacją wyborczą, osobiście nie mam uwag. Czy miał pan problemy jakieś, żeby wejść tutaj do tego lokalu? Nie, jestem wyposażony w zaświadczenie, które mnie uprawnia tutaj dostępu. I nikt z komisji nie robił żadnych? Nie, żadnych problemów nie było. 3 tygodnie temu byliśmy świadkami, jak gdańskie pięcioraczki odebrały dowody osobiste. Dziękuję bardzo. Życzę następnych pomyślnych wyborów. Kilka minut po godzinie 11 w lokalu wyborczym w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Chodowieckiego głosowały po raz pierwszy w życiu gdańskie pięcioraczki wraz z rodzicami i starszym bratem. Głosowaliśmy na najlepszych, na takich przedsiębiorczych, którzy chcą coś wnieść, chcą zrealizować okrągły stół czy reformy, które idą. Tych, którzy chcą to zrealizować, było więcej. Wszyscy kandydaci właściwie byli dobrzy. Trudno było się zdecydować. Więc ja kierowałem się swoim podwórkiem, czyli właśnie ja jestem pracownikiem stoczni, to właśnie tym robotniczym. Właśnie wybrałem swoich przedstawicieli. Korycin, województwo suwalskie. Wszystkiego, żeby więcej było dla rolników. Żeby nie trzeba było szukać takiego sznura, latać gdzieś po elkach, po nie wiadomo co stąd. No i nie ma, i siano leży, i będzie leżeć. I krowy nie będą mieli co jeść, i mleka nie będzie. I to wszystko. Chciałby pan, żeby się coś zmieniło? Ma się rozumieć, żeby tak jak to powiadali, było równość, wolność i niepodległość. Żeby każdy był wolny i równy.